Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Do Urhara. To jest, moi drodzy, kolejny odcinek Zigacza Live! W ostatnim odcinku, moi drodzy, dobiliście prawie 5000 lajków. Dobiliście 4,6. Bardzo, bardzo ładnie, cudownie. Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie lajki. Dziękuję ślicznie za tę ilość wyświetleń. Pan Misio również dziękuję. I Pani Misiu, zaczynam zdrowieć, więc nie przejmiesz mojego kanału. Tak jak to mówiłeś w poprzednim odcinku. Pokażę Ci potęgę. Czarnej strony pana Misia. Dobra, pan Misio powiedział to, co chciał powiedzieć. Zacznijmy z odcineczkiem. Drogi Pani Urcharo, serduszko. Obejrzysz moje mini movie pod tytułem Dziewczyna z boiska. Link i coś tam jest więcej. Wow, masz prawie tysiąc lajków. Bardzo dużo. Ty masz. Prawie jedną piątą lajków mojego filmu pod tym komentarzem. Duzio. Wydaje mi się, że powinno ci się spodobać, emoji. Jest parę błędów, ale mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzać. Lecz nie ode mnie zależy, czy robię błędy ortograficzne. Spokojnie, jak je zobaczę, to będę się ciebie czepiać. I to jeszcze mocniej. Bardzo mocno będę się ciebie czepiać. Tak, na każdy błąd ortograficzny teraz zwrócę uwagę. 128 komentarzy, o tak, oglądałem ten filmik jest boski, oglądałem to było mega, jestem za. O, tak! O, tak! O, tak! Oglądałem jest super. No generalnie super, cudownie, niesamowicie. 126 tysięcy wyświetleń. Dziewczyna z boiska gacha live. Hej, jestem Naomi i mam 16 lat. Dzień dobry Naomi! Witam cię! A to jest Ellen, Arisha i Mira. Nie zapamiętam was, ale wam też mówię Dzień dobry. No. Ja! Zaczynamy! Dobra, robią piramidkę, czy jak to tam się nazywa I spadły Nic wam nie jest, koleżanki, koleżanki Przepraszam Ty, co się... Moja noga Ojoj, lepiej stąd idź Jeśli ci życie miłe Dobra, i poszła sobie, ale dlaczego? Bo co? Bo się potknęła i piramidka Po prostu padła, jesteście koleżankami Troszeczkę, nie wiem, wyrozumiałości Już złość Już dramaty Jak zwykle muszę wszystko zniszczyć Ojoj Ojoj, powiedzieliście i, 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 to w tym samym czasie. Kto tu jest? Kto jest za drzewkiem? Jakiś kolega, któryś przyczłapał? Hej, dzień dobry. M, um, hej, dzień dobry. Co ty robisz? Okej, okay, wstał. Ona podała mu pontona. Jestem Dark. Naomi, dzień dobry. Jesteś liderką? Hę? Hmm, skąd to wiesz? Bo masz pompony na dłoniach. No. No właśnie, spojrzał się na pompony. No, pompony. A! No tak, pompony. Jestem. A co? Hmm, jakie, jaką dziwną minkę zrobił? Pójdę już. Pewnie mam trening. No, zwiałaś właśnie z niego. Dobra, poszła sobie. A ten się zauroczył. Trzy kropki. E, czemu nie macie na treningu? Mnie, bo przyszedł, trener się o ciebie pyta. No, dlatego, że poznał. Mam wrażenie, że to przeze mnie nasza drużyna przegrała. Przegraliśmy tylko jeden mecz. Jesteś najlepszy w składzie. Ojoj, przez ciebie wygrywamy. Ojoj, a ona jednak nie jest taka dobra. Nikt nie gra tak doskonale jak ty. Ojoj, jak, mu, jak go chwali, po prostu chodźmy. Czemu wy wszyscy macie tutaj takie czerwone? Czemu jesteście wszyscy zawstydzeni? O co wam chodzi? Dobra, jest koleżanka, koleżanka się przebrała. Chyba trening się skończył. Tak, tak o to chodzi. Nie potrafi udawać. Jak zwykle wszystko psuje, pasuje, psuje, czy pasuje. Dlaczego nie mogę być idealna? No przestań się denerwować. No, co to za tuptanie? Boże, wszyscy wyglądają tak samo, mam wrażenie. Nie ma tupu tupu, tupu 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 tup. Dobra, po lekcjach. Po lekcjach też wyglądacie wszyscy tak samo. Zaczekaj. Chciałabyś się spotykać? Nie hm? W sumie i tak nie mam nic do roboty. Mogę pójść. Ta, jak podgląda, to super. Okej. Okay. To oni się właśnie wtedy widzieli? Chyba, chyba tak. Okej, okay. czekał na nią po lekcjach. No nieźle. Dziś o 18 w kawiarni Kwiat! Hmm. Przez nią nie mogę wziąć udziału w zawodach. POŻAŁUJĘ Okej, okay. zapomniałem dodać, że mama zostawiła mnie, gdy miałam 3 lata, teraz żyję z tatą Okej, okay. tata pije Jakieś trunki, jakieś dziwne Mikstury magiczne No, i założyłaś strój pokojówki? Dlaczego? Co ty będziesz robić w stroju pokojówki? Okej, okay. będziesz mieszać, ale syf No dużo mikstur, to jest życia, to jest many, to jest prędkości a to jest koktajl. Dobra. O, kapkejki Natsuki! Gdzie kapkejki Natsuki? Super. No i cudownie. Ale czy musisz się przebierać w taki kostium, żeby po prostu posprzątać mieszkanie? Swoje mieszkanie. No dobra. Ja mam wrażenie, że ty ze trzy razy się już przebrałaś. I tak oto nastała ta osiemnasta koleżanka poszła. Buu! No hej, dzień dobry. Dobra, weszli do kawiarni. Będzie super romantiko, cudowni, niesamowicie, a tu są te dwie będy. One obserwują cały czas. I dalej wszyscy są zawstydzeni. Okej, okay, wyszli z kawiarni. Dlaczego on się tak na mnie patrzy? To niekomfortowe. Coś się stało? No bo randewu, pikanteria, cimci Rimci, ciach ciach. Chyba wrócę już do domu, bo chłodno tutaj. Odprowadzę cię. Ojoj, to bardzo miłe, ale proszę. Zdjął z siebie kurtkę, zawinął ją w poduszkę i podał jej. Nie gadaj, tylko ubieraj. Zakładaj tę poduchę. No, cudownie. Jest świetna! Znaczy, dziękuję. Ok, zapiął ją. No, Gdzie byłaś? Hmm, z koleżankami na mieście? A co to za kłamanie? A co? Tak, tylko pytam, bo widziałem cię z pewnym chłopakiem, a no tak, to tylko kolega. Nie po to płacę ci za abyś byś ty się uganiała z jakimiś chłopakami. Co to za odzywka? No co, no przyszła, posprzątała, poszła sobie do kawiarni, a byś kopala w dupala dostał. Co ci takiego złego zrobiła? No, masz być najlepsza. Ty głupi jesteś, masz zostać najlepszą cheerleaderką w kraju. Abym ci uciął ten ogon. A później na całym świecie. A później kurde masz zarabiać fortunę, a później ty... Abym żył. Znaczy, abyś ty żyła najlepiej jak się da. Z... Zaraz masz trening dodatkowy. Dobrze, tato. A panie Misiu. Panie Misiu, co ty o tym sądzisz? Będę z niego. Ja mam go zatłuk. Dokładnie. Ojoj, no nie smuć się już, no wszystko będzie dobrze, ułoży się. O, jakie fajne pompony. Czarno-czerwone. Cudownie, koleżanko, teraz wyglądasz. Dużo lepiej niż wcześniej. Dobra, tany-tany pomponami. Tutaj rachu ciach, jest góra-dół, ciach-ciach, obrót, e, e, siadamy na ziemię, koleżanka się dziwnie patrzy, krzyczy, krzyczy. Co krzyczysz?! Dobra, tanie z pomponów, znowu obrót, albym sobie kark wtedy złamał w szkole a to mnie bolało jak tylko na to patrzyłem ja bym się połamał dobra, cześć koleżanki czyli z twoją nogą wszystko dobrze? mam jedynie skręconą rękę dlaczego jesteście takimi tapeciarami wrednymi dlaczego cały czas się na nią patrzycie i cały czas ją obgadujecie mam wrażenie i chcecie jej zrobić coś złego coś bardzo złego, a ty ile możesz chodzić po tej szkole, korytarz korytarz eli? co? co ty powiedziałaś? korytarz elit na tym piętrze uczą się tylko najlepsi. Hmm... Chciałabym kiedyś zobaczyć, jak to jest być elitą. Patrz, to chyba one. Drużyna elit. Ej, ty! No, ej, ona. Co, ja? Tak! Dobrze wyglądasz. Jestem Kelly, kapitan drużyny elit. Ćwiczysz coś? Kelly, ale ona nie jest elitą. Ma figurę jak u modelki. Zobaczymy, chociaż co umie. Ale że ja... Ojoj, tak. To masz nansa, nansa jej, żeby się wykazać i w ogóle, tak? Nansa, żeby zabłysnąć. Będzie fajnie, zarąbiście będzie, cudownie. Zaraz zaczniesz casting. No dobra, no to dawaj, pompony, góra, dół, prawo. Ojoj, jakie tany zrobiłaś? Zrobiłeś nawet animację taką delikatną. Dobra, ja też potrafię tańczyć pomponami. Mogę tańczyć panem misiem. Uznajcie, że pompon to pan misio. Dawaj, ja z tobą, to. będzie cudownie, cudownie, dostaniemy się, no, nie, nie, dobra, dobra, kończę, kończę, przestaję, przepraszam, pani misiu, przepraszam, już poniosło mnie troszeczkę, no dobra, no, cały czas robisz takie same ruchy, o, tak, dawaj, o, o, właśnie, no, tutaj bym sobie właśnie złamał kark, ale tobie to bardzo cudownie wychodzi. Ona musi się tu dostać! No, po prostu musi! Ale wiesz, że aby się dostać do elit, musi zdać testy. Albo musi zostać zaakceptowana przez prze przewodniczące. Lidia, dasz radę, prawda? Wystarczy, że przy wszystkie. Yy, co? Wystarczy, że przy wszystkie cztery przewodniczące podpiszą taki świstek i będzie git. Okej, okay. Dobra, dam radę. Okej, okay. i będzie w drużynie elit. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Dlaczego ci się nie podoba? O co ci chodzi? No. Dzień dobry, dziewczyny. Hejka, cześć, przewodniczący. O nie, to jest ta tamenda! Przecież jeszcze nikt nie pisał testów. Mam zostać elitą? No wiem, ale jeśli wyrazimy zgodę, to nie będzie musiała ich pisać. Okej, okay, a chcemy ją wziąć do grupy cheerleaderek. I będzie cudownie. Ja nie mam nic przeciwko. Powiedziała jakaś nieznajoma. Skoro się nadaje, to czemu nie? Ale tu NIE! O nie, to jest ta z połamaną ręką. Ta. Która jest zdenerwowana. Ona nawet nie umie zrobić szpagatu. Ona nic nie umie. My widziałyśmy coś innego. Naomi jest bardzo zdolna. I chcemy ją. To ja powinnam być w drużynie elit. A kim ty jesteś? Jutro o 18 na głównym boisku szkoły. Zobaczymy kto jest lepszy. Ty czy Naomi. A przypadkiem jutro na tym boisku nie ma mecza? Mecza? Mecza nie ma jest. A co boisz się, że upokorzysz się przed wszystkimi? Nie, nie boję się. To będzie mocny pojedynek. Pyf. Dobra. I pokazała jęzora. Bardzo dobrze. Jeszcze kopal w dupal by się należał. No, koleżanko. O, to jest znowu ten ziomeczek. Cześć, ziomeczku. Co tam? Sorry. Zaczekaj. Hmm. Widziałaś ten filmik? Jaki filmik? Jaki filmik? No właśnie, jaki filmik. O co tam chodzi? Co tam się stało? Dobra, pokazał. A na filmiku. O nie, to jest ta piramidka, gdzie się przewróciła. O nie, dlaczego ja. No, i teraz ją chyba nie wezmą. Naomi, co jest? Obudź się! Co się dzieje? Okej, okay, chyba zemdlała. On ją wziął na barana. I zaprowadził do szpitala. A w szpitalu ta koleżanka z tych elit chyba i kolega: co wy tu? Co się dzieje? Ale duże wyrko. A co z meczem? O nie! Zaczyna się za 10 minut. To co, ty spałaś cały dzień? Zdążymy! Damy radę. Tak? Nie puszczycie w takim stanie na boisko! Dobra, uspokój się, ziomeczku. Czy aby na pewno? Co się stało? Ok, wyskoczyła przez okno. Chyba z pierwszego czy drugiego piętra. No, a, no, no dobra, no tak, 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 Ro rozumiem wszystko w tym momencie. Gdzie ty się przebrałaś po drodze? Co, skąd ty pompony zdobyłaś? Dobra, te się malują, to jest ta wredna, mam wrażenie, że ona nie przyjdzie. Możliwe, bo za trzy minuty mecz, nie no, przebiegła tam, bieg z Naruto, wszystko, wszystko może. Co tu robi cheerleaderka przeciwnej drużyn? To nie tak. Dzień dobry. Reprezentuję waszą drużynę, ale wy zapomniałam stroju. Macie pożyczyć jakiś strój? Hm? Dzień dobry, coś na pewno się znajdzie. Oj, macie coś bardziej dziewczęcego? i założył. Chyba wolę bez. Ech. No dobra. Czaperka. O nie, to jest placek z uszkami. Nie dotykaj moich włosów. Okej, okay. cześć koleżanko, zaczynamy. Dlaczego ta koleżanka ma wąsa? Ale ja? Co ty? O nie, ona chyba będzie grać? Czy co ona będzie robić? Okej, okay, że nie rozumiem, co się właśnie w tym momencie stało. chłopaki, ja tu nadal jestem! Gwizdek. O nie, ona też będzie grać. Świetnie. No i doskonale. I teraz co, popiszę się grając w piłkę? Nie, oberwie tą piłką w twarz. No. Ojoj, ojoj. joj. Oj. <laughs> Naomi? Weź piłkę i biegnij! Okej, okay, rzuciła piłką. Ten chwycił piłkę. Nie wiem kim jesteś kolego. Naomi! Nikt się nie zorientował, że to koleżanka. Ujoj, jak skoczyła! Chwyciła piłkę. Zrobiła obrót. I padła na ziemię. Ostatni punkt. Damy radę. Tak Ta się wkręciła w to. Dobra, do mnie! Dosek mnie zaswędział aż znowu przeskoczyła go. Ciach! I wygrana, tak? Zaraz będzie. Ok, wszyscy się na nią rzucili. Trzech facetów i Naomi. Wow, wow, i nawet tutaj pikanteria jeszcze się zadziała, aż im się ogony zaczęły. Skąd wy macie ogony swoją drogą? O co tu chodzi? Kocham cię, Naomi. <laughs> Jakie wyznanie? Chcę do domu. Ok, a co z czyry liderkami w końcu? Zabrał ją do domku, ale tutaj jest ten no, i czulek. Ok, położył ją na Sofie. Rozebrał ją, co? Tak, właśnie w jeden dzień zdobyłam cudownego chłopaka. Zostałam mianowaną przez samą dyrektorkę na elitę. Dzień dobry, dyrektorko. Yy, oraz zostałam jedyną dziewczyną w drużynie futbolu. O, utalentowana. Pozytywne. Co pozytywne? Co pozytywne? Kochanie! A, że to później. Mamy problem. A, że. że dziecko później. Co to za dziwne przeniesienie się w czasie, jak to jakieś 10 czy 15 lat później. Ale dobrze, dobrze, rozumiem, że skończyło się dobrze, szczęśliwie, bez dramatów, milutko, cudownie minutes A może odnaleźć miłość od takiej masnej osóbki? Lincheł jest linkacz! I dużo odpowiedzi, dużo komentarzy. Ludzie ciągle miłość, ciągle, ciągle ta miłość i pikanteria. Uuuu, Cirisi podałaś. Tak, w końcu coś fajnego z pomysłów. Uuuu, pikanteria! Drugi odcinek od wczoraj na kanale. Prowadzę ten kanał wraz z właścicielką. Okej, okay. no właśnie niech będzie tak, 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 tak! I dużo też lajków. No dobrze, więc odnaleźć miłość odcinek drugi? No dobra No dobra A nie ma nigdzie, że pierwszy, nie? No dobra, no to niech będzie drugi. Jest y, mejry... Dobra, jest dużo postaci po prostu, okej? Okay? Jest bardzo dużo ich. Cześć ziomeczki, dzień dobry. E, hej ty! Co ja? E? Masz cię nie zbliżać do Jaydena. O nie, ciągnij mnie za włosy, o co ci tapeciaro chodzi? Ale to ty wyglądasz jak taka tapeciara, chociaż nie ona wygląda bardziej jak tapeciara. Tak, 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 wredna tapeciara z małpim ogonem. Oby on cię nie kocha, baraniłbie! Dobra, już tutaj dramaty, puszcza, jest rzut, kurde, już kucenie się o chłopaka. Koleżanko, jeszcze zobaczymy! i mina jak same z naruto ząbki przynajmniej jak same z naruto wyglądasz jak taka wredna menda co ci się z oczami stało uranus i jaden cześć uranus i vanessa vanessa jest dziwny. a to jest ta tapeciara czemu mnie popchnąłeś co co przecież ona wleciała na, na niego tak mocno wleciała co jest jaden dlaczego jaden chlasnął ją po twarzy nie ma to jak dać dziewczynie w pysk za to, że nie popchnęła. Co, 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 co? Nie ma to jak dać dziewczynie w pysk za to, że nie popchnęła drugą dziewczynę. Dlaczego on ją w ogóle. Dlaczego on jej dał piąchal w pysk? O co tutaj chodzi? To mogłeś coś powiedzieć, że ej. Spokojnie, dlaczego popchnęłaś, albo cokolwiek, no jakoś dociec z temu, jak to się stało, a nie, że kurde podszedł i chlasnął ją tak pod twarzy. Przepraszam, pani... Przepraszam, panie misiu. Specjalnie wpadłaś na Jaydena, aby rzucić winę na Aquę! O, właśnie. Bardzo dobrze powiedziałeś. Aqua, przepraszam! O, dowiedzieli się o tym. Szybko dosyć. Aqua! Co, co się stało? za... Gdzie jestem? Czy akwa pocięła się drzwiami? akwa przyszła. I pocięła się chyba klamką od drzwi, tak? No nie wiem, stała przy klamce od drzwi. Czekaj, 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 czekaj. Jest sobie akwa. Akwa sobie idzie. Pyr, 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 pyr. Podchodzi do drzwi. No, klamką do drzwi się pocięła. No, fff, może i tak. Akwa! Gdzie jestem? W dużym wirku. Jaden. Jakła? Zostaw mnie. Przepraszam cię! Chyba musimy mieć przerwę od swojej... A to oni byli razem. Jestem zagubiony. Bardzo zagubiony. Jaden, Aqua, Rozstali się. To dla naszego dobra. A ty Vanessa czego znów chcesz? No? Wow, wow, wow. Bo bardzo mi jest żal, że Aqua to sobie zrobiła. Tobie nie żal, Suczo! Uah! I dużo nerwów, dużo złości. I pocałunek, ona to już wszystko widziała Zostawia im mnie ta pieciaro A więc to taki jesteś naprawdę No i ciąg dalszy nastąpi Ale ja nie wiem jak Było z pierwszym odcinkiem, czekajcie Może ja coś pominąłem, jest pierwszy odcinek Dzień dobry, jestem na twoim kanale Meme, proma Bla 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 Odnaleźć miłość, jest tylko drugi odcinek Nie ma pierwszego Nie ogarniałem troszeczkę, bo jest ten napis drugi epizod I, i, i mam wrażenie, że to się zaczęło Gdzieś tam Wcześniej, ale nie mogę znaleźć pierwszego odcinka, jestem za bardzo nieogarnięty. Natomiast, generalnie, seria wiąże się z dużą ilością dramatu, czyli, tak jak zawsze, pikanteria, dramaty i cimci rimci. Tak jak zawsze. I wiemy też, że tapeciary są blefe, e, haszczasze są blefe i placki są blefe. Dokładnie tak. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Oj, 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 Ja się z wami żegnam i nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli odcineczek wam się spodobał. Trzymajcie się i chaos! Do kolejnego odcineczka z gacza. Pa, pa! Pa, pa! Oj, oj, oj Pa!